Zagadka obiegła sieć, a internauci z całego świata głowią się nad tym pozornie prostym zadaniem, które okazuje się sprawiać wielu osobom ogromny kłopot. Na zdjęciu znajduje się złodziej, przyjrzyj się fotografii i sprawdź, czy jesteś w stanie go zdemaskować. Zagadka jest pozornie prosta, jednak niewiele osób jest w stanie od razu wskazać rozwiązanie. Na fotografii ukrywa się złodziej, zdjęcie obiegło sieć, a tysiące internautów wysila wzrok przed ekranami swoich komputerów, starając się go zdemaskować. Niewielu się udaje. Zagadka obiegła sieć, tylko nieliczni są w stanie wskazać jej rozwiązanie od czasu do czasu. Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich tych, którzy lubią ćwiczyć swoją spostrzegawczość. Niedawno w sieci pojawiła się jednak jeszcze trudniejsza zagadka, a wielu internautów poddaje się przy jej rozwiązywaniu niemal od razu. W sieci pojawiło się pozornie zwykłe zdjęcie, jednak okazuje się, że jest to arcytrudna zagadka, która niejednemu internaucie sprawiła ogromny problem. Zadanie polega na tym, by na fotografii odnaleźć ukrytego złodzieja. Tylko najbardziej spostrzegawcze osoby są w stanie od razu wskazać poprawne rozwiązanie, reszta poddaje się po chwili bezowocnych poszukiwań. Zagadka polega na tym, by zdemaskować złodzieja ze zdjęcia. Fotografia została wykonana w kawiarnianym ogródku przy jednym z miejskich rynków. Na pierwszym planie widzimy osoby siedzące przy restauracyjnych stolikach, a w dalszej perspektywie tłum spacerowiczów, oglądających wystawy w małych sklepikach. Gdzieś wśród wszystkich osób na zdjęciu ukryty jest złodziej, a twoje zadanie polega na tym, by jak najszybciej go zlokalizować. Wielu z nas ma je w domu. Są jednak bardzo trujące, trzeba uważać do poszukiwań złodzieja. Na obrazku możesz zaprosić przyjaciół lub kogoś z rodziny. Wspólna zabawa z nutką rywalizacji być może sprawi, że szybciej zauważysz to, co od razu dostrzega podobno tylko 2% ludzi. Jeśli jednak nie uda ci się zdemaskować złodzieja, poniżej znajdziesz rozwiązanie tej zagadki. Złodziejem jest kobieta, siedząca tyłem do obiektywu aparatu. Sklepowe zabezpieczenie na jej koszulce, znajdujące się w okolicach karku, sugeruje, że koszulka opuściła sklep nielegalnie. Zwykle takie zabezpieczenia usuwane są przez sprzedawców w momencie zakupu. Webnewsy.